Witamy Was serdecznie w kolejnym naszym wideokaście wraz z Anną Anastazją. Postanowiliśmy dzisiaj poruszyć temat przeniesień, czyli takich projekcji. Bardzo często tych projekcji używamy, a zaraz się dowiemy, skąd te projekcje się biorą. Pozwolę sobie rozpocząć taką historią, która mnie osobiście dotknęła i dotknęła też każdego z Was. A mianowicie tym, że wyobraźcie sobie, że jest piaskownica i w tej piaskownicy bawią się dzieci. No i Ola bawi się swoimi wiaderkami, swoimi foremkami w piaskownicy i w pewnym momencie piasek ląduje w jej, w jej oczach. Ola jest zaskoczona tym faktem, podbiega do niej Zosia i Zosia mówi... Oli, ola, ola, to Janek cię sypnął tym piaskiem. No i zaczyna się mała awantura, po czym Janek twierdzi, że on nie chciał, ponieważ on chciał oddać przemkowi, który rzucał w niego jakimiś innymi przedmiotami. I rozpoczęła się awantura i cała historia przeniesień, które właśnie my stosujemy bardzo często, będąc w emocjach na innych ludzi. I, I tego właśnie myślę, że będzie dotyczyła nasza rozmowa. Przeniesienia nie tylko w takiej indywidualnej pracy z klientem, czyli nie tylko takiej pracy, że jesteśmy sami z klientem, ale takie przeniesienia bardzo często mają miejsce na warsztatach czy kursach, które prowadzimy. I troszeczkę chcielibyśmy ten temat rozjaśnić, żeby był łatwy do zrozumienia i żebyśmy mogli sobie zobaczyć w sobie, czy wina leży po stronie Oli, czy po stronie Janka, czy po stronie Bartka. Czy to nie jest w ogóle z tym związane, totalnie? Przecież możesz... to porównanie, Piotr, w ogóle dobrałeś do tego do tej historii, no w ogóle do tego tematu, który chcemy poruszyć, bo przeniesienia dotyczą nas wszystkich. Z przeniesieniami spotykają się praktykujący terapeuci, psychoterapeuci, psycholodzy i gdzieś tam jesteśmy szkoleni i przygotowywani właśnie, że coś takiego może mieć miejsce. Ale w takim życiu codziennym nie każdy z nas sobie zdaje sprawę, że no niestety gdzieś temu ulega, gdzieś dotyczą go te sprawy, te zjawiska, czasami nam sobie trudno z tym poradzić i myślę, że im więcej takich informacji i takiego, wiesz, naświetlenia tematu, tym po prostu nam się będzie żyło łatwiej i lepiej. Bardzo często jest tak, że jeśli pojawia się w tobie jakaś emocja na podstawie zaistniałej sytuacji na zewnątrz, to znaczy, że, że to jest temat, któremu należy się w sobie przyjrzeć, a nie na zewnątrz szukać e, powodów do tego, że właśnie ta emocja się we mnie Pojawiła Myślę, że tutaj bardzo trafnie to ująłaś. Temat w ogóle zauważył, że coś takiego jest. Freud zaobserwował, że on, jako terapeuta, no wiesz, pierwszy tam się zajmował terapią, był takim prekursorem, właśnie takiej terapii jeden na jeden z pacjentem, z klientem. I Freud zauważył, że często, znaczy, że zdarzało się, że jego pacjenci w jego obecności zaczęli odczuwać emocje, które tak naprawdę pojawiały się wcześniej u nich, ale te emocje często były powiązane z ważnymi dla nich ludźmi w życiu. Często to była matka, często to był ojciec. I zdarzało się tak, że traktowali właśnie terapeutę jak właśnie tego ojca. I, i też często zdarzało się, że te emocje były bardzo żywe. Trudno jest, wiesz, udźwignąć, przyjąć takie emocje, jak ktoś w stosunku do nas je odczuwa, a my tak naprawdę możemy tej osoby nawet nie znać, widzimy moją może pierwszy raz w życiu, po raz pierwszy mamy z nią do czynienia, a tutaj, wiesz, spotykamy się z, silnym, z silną reakcją emocjonalną, ale też z takim przyklejaniem do nas jakichś historii, które no, nie są nasze, nie? I my też możemy się wiesz, czuć wtedy też tak no, mało komfortowo, kiedy doświadczamy, właśnie tych, 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 przeniesień, to jest takie, no, fajnie, jak to się, wiesz, szybko wychwyci, że, że, wiesz, no, ktoś ma do mnie o coś pretensje, ktoś, wiesz, tak, takim na poziomie świadomym i nieświadomym jest dla mnie, może być jakiś taki niemiły, może jakieś cechy mi przypisywać, których, no, okej, okay, no, mogę mieć, ale, no, nie, nie muszę, tak., i to jest o tyle wiesz, ważne, żeby szybko się połapać w tym, że o, to, to nie jest o mnie. To nie jest o mnie. To, że ktoś ma jakieś emocje albo dzieją się właśnie ma jakieś przechodzi, wiesz, trudne dla siebie stany, to nie musi być związane z moją osobą. Hmm? I im te emocje często są z tej drugiej strony silniejsze i sklejone z nami, to może też świadczyć, że wy... idzie to z takiego obszaru, gdzie tej osobie, która właśnie planuje tego przeniesienia na nas, kojarzymy się właśnie z ważnymi dla siebie osobami. Często jest mama, często jest tata, może być brat, może być siostra, a my, że tak powiem przysłowiowo, jesteśmy Bogu ducha winy. Tak, i bardzo często te sytuacje to są, to są sytuacje pochodzące z dzieciństwa, prawda? Najczęściej. Bardzo często, tak, mogą być to najczęściej są te sytuacje właśnie, które są z tego obszaru, idą takiego gdzieś takiego zranionego dziecka, takiego niezauważonego, gdzieś niezaopiekowanego takiego dziecka, które nie, miało, które nie miało wystarczająco też miłości i takiego zaangażowania właśnie ze strony rodzica, czy jednego, czy drugiego. Czy na przykład może być też tak, że rodzic zachowywał się w konkretny, może być taki raniący sposób wobec, oso wobec tej osoby i z tego obszaru też może nam się ktoś, oczywiście to jest na poziomie nieświadomym, kojarzyć, nie? Tak. że nie wiem, jakiś sposób mówienia, czy wiesz, używania tak, nawet tak. jakichś fraz, zachowania i nagle tutaj to, wiesz, to, to zranione dziecko czuje się wręcz wiesz, atakowane, może jakieś takie niedostrzeżone, zaniedbane i po prostu ono zaczyna... Mówić, zwróć na mnie uwagę. na reagować i jak reaguje, to reagować. wtedy właśnie jakby reakcja jest reakcją obronną wtedy. Tak, dokładnie, to jest reakcja obronna. Ta reakcja obronna jest, jest atakującą reakcją. Tak, najczęściej jest to reakcja atakująca, oskarżająca, wywołująca poczucie winy, wstydu. To Żeby bo... to ja jeszcze jeszcze to bardziej to jest... rozjaśnić, to wygląda w ten sposób, że na przykład nie wiem, ja coś mówię i w ogóle jakby moim zamierzeniem nie jest. Kogokolwiek skrzywdzić, prawda? Ja mówię to w taki naturalny dla siebie sposób i mogę powiedzieć naprawdę bardzo prostą kwestię, która dla większości osób zupełnie w ogóle nie jest raniąca i kojarząca się z czymkolwiek. Natomiast dla akurat tej jednej osoby, w tej jednej osobie może wywoływać właśnie tak zwane, jak to się mówi w języku psychologii, triggery, tak? Mhm. Czyli to może wstrząsać tą osobą i ona może. Jakby chcieć, czyli znaczy jej podświadomość zaczyna ją prowokować do tego, myślę, ta podświadomość, ta, ta, ta sytuacja, która może się z czymś jeszcze kojarzy w dzieciństwie, prowokuje ją do tego, że to napięcie w niej narasta, aż w końcu wybucha w najmniej adekwatnym momencie. Nie i wtedy są oskarżenia o to, że na przykład, nie wiem, no na przykład ktoś na warsztacie za głośno oddycha, bo to wiesz, nie, 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 niekoniecznie jest to przeniesienie. Najczęściej te przeniesienia stosuje się na prowadzących ze względu na to, że na prowadzących spoczywa jakieś, jakiś rodzaj odpowiedzialności, prawda? Więc, więc to, jest, to jest tak jak na rodzica, nie? Tak, właśnie. Jak na rodzica, że dzieci potem idą do rodzica z pretensjami o to, że coś się tam wydarzyło, prawda? I, i często na przykład mogą takie dzieci e, mm, zarzucać rodzicom, że czegoś nie zauważyli, prawda? Więc, Albo że powinni więc, inaczej tak, tak. zadziałać, że coś że źle zrobili. Są odpowiedzialni. Tak, że coś źle zrobili. I, I właśnie no, te sytuacje są bardzo trudne dla prowadzących, ponieważ trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że to jednak nie jest temat do końca wynikający z, z błędu prowadzącego, ale też on w momencie, kiedy ludzie są w procesie pracy, czyli zaczynają do, dotykać takich bardziej subtelnych element, miejsc w, swoim, w swojej psychice. To wtedy pojawia się duża wrażliwość. A kiedy się pojawia duża wrażliwość, to też jest skłonność do nieadekwatnych reakcji, takich bardzo skrajnych reakcji, za pomocą krzyku, za pomocą tak zwanego, nie wiem, zdenerwowania te nazwy, bardzo, bardzo ładnie. I bardzo często zdarza się, że te reakcje są no, wręcz niespodziewane do sytuacji, która je mogła wywołać. Prawda? Tak, nieadekwatne, bardzo nieadekwatne. o nieadekwatne. Wiesz, to może być dużo bólu zrenienia, oskarżeń, wręcz agresji też, bo zdarzyło mi się też, widzicie, że ktoś w sposób agresywny wstał, trzaskał drzwiami. Tak. A to tylko chodziło o pewien zbitek słów, użyty przez prowadzącego. Chciałam tylko to powiedział, tak? tak? Nie miał na celu, nie myślał, że kogoś obrazi, urazi, a to tak silnie, wiesz, za, zadziałało, wiesz, tak silnie oddziaływało na tę osobę, że, wiesz, wyszła, trzasnęła drzwiami, później wiesz, była bardzo silna ta odpowiedź emocjonalna. No um, i, i właśnie potem następuje to przeniesienie, jakby szukanie winnego, no i ten winny to jest albo prowadzący, albo na przykład koleżanka, która za głośno oddycha obok, prawda, albo za, za bardzo ktoś przeżywa dla kogoś, albo za słabo przeżywa, albo też sposób mówienia prowadzącego, ekspresja, no wiele jest takich czynników. I wtedy należy bardzo szybko wychwycić to, zadać sobie pytanie, co we mnie? Tak. wydarzyło się takiego, co spowoduje, że ta sytuacja zewnętrzna, która się pojawia tutaj, w tym miejscu, wywołuje we mnie tak silne emocje. Tak, tak by było idealnie, wiesz, w idealnym świecie, wiesz, tego też się można nauczyć, nie? Mhm. Że, wiesz, takim w pierwszym odruchu może tak być, że chcę oskarżyć, o Boże, no, tam się drze, nie? Tamten oddycha za mocno, tam się jakoś, nie wiem, porusza, wije, nie wiem, albo leży w zamrożeniu, ale wiesz, no w pierwszym odruchu mogłoby być tak, że chcę zwalić odpowiedzialność na kogoś, ale tak naprawdę to się we mnie zadziało, to no we tak. mnie się pojawiła w złość w odpowiedzi na ten odder załóżmy, tak, nie, czy, tak, tak. czy tam te ruchy, czy nie wiem, ktoś bardziej jest ekspresywny, wiesz, bardziej się porusza, myślę o warsztatach, nawet o sesjach masażowych, nie? Mhm. gdzie jest więcej osób na sali niż, niż tylko terapeuta jeden na jeden, więc to jest do wyćwiczenia, że po prostu okej, okay, dobra, przyglądam się sobie, co takiego się zadziało, bo tak jak popiotr mówiłeś, ta osoba może w ogóle nie mieć takich intencji. Ona w ogóle nawet by o tym nie pomyślała. To była chyba ostatnia rzecz, o której by mogła pomyśleć, żeby komuś, nie wiem, użyć nie wiem, jakiegoś gestu, słowa, nie wiem, nawet oddechu, żeby kogoś wiesz, trywialnie, znaczy mówiąc tak tym językiem naszym, strigerować, nie? żeby go jakoś, wiesz, zrobić to celowo. Zazwyczaj są to działania niecelowe, to są działania głęboko, często skorelowane, wiesz, na poziomie nieświadomości i jednej osoby, i drugiej, i całej grupy nawet, bo nawet jak, wiesz, pracujemy... Wiesz, warsztatowo, czy ludzie się pojawiają, wiesz, więcej jest tych osób na warsztacie. My też tworzymy pewnego rodzaju pole morficzne. I tam te wszystkie nasze, mm, mówię te rzeczy, które są w nieświadomości, one się w jakiś sposób na siebie oddziałowują, nie? I teraz to wszystko ogarnąć, to najprościej jest to wychwycić: o kurczę, coś mi się dzieje, nie? coś czuję, jakieś wiesz, poddenerwowanie, czuję jakąś złość, czuję żal, ból. I żeby przyjrzeć się sobie z tej pozycji, a nie właśnie z tej pozycji, że, że ktoś mi to robi, nie? ktoś po prostu hmm. robi mi na złość, albo ktoś jest, nie wiem, bezczelny, może no z, z jakiegoś powodu coś się we mnie zadziało, nie? jeżeli nie ma tam, wiesz, bezpośredniej agresji, że ktoś biegnie z rękoma, wiesz, albo słownej, no to, wiesz, to hmm. warto się temu przyjrzeć, nie? Opowiadałaś mi, zanim się nagrywaliśmy, o sytuacjach y, takich indywidualnych na sesjach. Czy możesz o tym hmm. opowiedzieć? Przychodzi mi na myśl, właśnie, sesja jedna z takich y, ostatnich, bo to była sesja y, Lomi Lomi. Osoba przyszła do mnie pierwszy raz, to była kobieta. Ym, I wiesz co, podczas tego, tej całej sesji, y, ona bardzo głęboko weszła w czucie siebie, bo i życie tak się układa w tym momencie, że jest, ma dużo napięć. Taki też dla niej jest taki okres transformacji i takiego przechodzenia, bym powiedziała, z, z dorosłości w dojrzałość. I wiesz co? I ona bardzo fajnie, fajną mi rzecz uświadomiła, że mówię, podczas tej sesji ta sesja trwała dosyć długo w ogóle, bo też jej ciało to potrzebowało takiej, takiego. Takiego czasu, żeby się rozluźnić, żeby zaufać przede wszystkim i odpuścić też kontrolę na tyle, ile było w stanie. I ona mi zwróciła uwagę na coś takiego, że i się podczas tej sesji zrobiło bardzo dobrze. Po prostu ona wręcz mówi, powiedziała wprost, że ja się czułam podniecona. To była sesja Lomilomi, lomi, to była sesja pod chustą, wiesz, wszystko. Tylko dotykałam ciało cała bez, wiadomo, wspomniania mięs intymnych. I ona mówi: Wiesz, co? Na początku to poczułam taką, mówię, kurde, złość, nie? Złość może na ciebie, ale w sumie później sobie uświadomiłam, że tak naprawdę ja nie czuję złości do ciebie, tylko na siebie, że masuje mnie kobieta, a mi jest tak dobrze. Nie? I ja mówię, no to super, że to w ogóle mi powiedziałaś, nie? że naprawdę byłam jej wdzięczna, że, że mi powiedziała, ale ona mówi, wiesz co, to nie chodzi o sposób, jaki, jaki mnie dotykasz, czy mnie przekroczyłaś w jakikolwiek sposób, I ja się po prostu poczułam komfortowo, dobrze, poczułam podniecenie, poczułam, że chcę żyć w ogóle, poruszać się i... I, I po prostu korzystać z tego życia, ale się zahamowałam, bo się przestraszyłam tego. Jak tutaj na takiej sesji masażowej ja odczuwam takie rzeczy? I konkluzją było to, że na następnej sesji ona sobie po prostu pozwoli w to wejść, ale też u niej było to fajne, że ona to szybko wychwyciła, że to nie jest to, że, że jakiś dotyk czy coś takiego, wiesz, wywołało ten stan, tylko że ona się naprawdę świetnie poczuła i wręcz poczuła wiesz, przepływ energii seksualnej, co jest naturalne podczas sesji bodyworkowej, że tak się może zdarzyć. Tak? Ale wiesz, jeżeli by nie była tak samoświadoma, to by zaczęła obwiniać mnie, że co ja robię? Co ja w ogóle robię? Mogłoby się to nawet zakończyć bardzo agresywnie. Ja robiłam sytuację naprawdę w dużej. Mówiłaś, że też taką rzecz też też się też, też mi się zdarzyło, że dostałam. Trochę taką... jak yy, yy, ty będąc nie w, w nieświadomości, yy, tak. yy, czy nieświadomości tej sytuacji, która w niej istnieje. No bo skąd tak. możesz to wiedzieć? Ktoś po prostu pom pomyślał, że ty coś celowo robisz, co wywołuje w niej energię seksualną, a ta ją przekracza. Tak. I wywoływał przekracza. w niej e, złość i to tak, na ciebie, że tak, to twoja to, wina. Tak, że to moja wina, że. że to ty wiesz, co to robisz, i że to twoja wina, że ona jest podniecona, prawda? Właśnie. Wiesz, bo to chodziło o sesję lomilomi. nie? To jak, wiesz, jak robię sesje tantryczne, to jest większa otwartość na tego typu doświadczenia, ale okazuje się, że, że to nie jest, wiesz, tak nie da się odseparować, że tutaj taki bodywork, tu taki bodywork yy, i tutaj mogę poczuć, tutaj nie, może, nie mogę poczuć. To jest energia życia i ona hmm. będzie, ona będzie szukała, wiesz, tak jak, jak, jak woda płynie w korycie rzeki, ona będzie szukała przepływu. Hmm. Tylko teraz pytanie, jak ja sama do siebie, no, jak przyjmująca, jak ja się z tym mam, nie, wiesz, żeby to wychwycić w porę, nie, że od razu, Boże, tam mnie tutaj coś mi tu robi, nie, że mi się tutaj chce, chce mi się, nie wiem, seksu, chce mi się, robi mi się bardzo przyjemnie, czuję się podniecona, bo do energii tak zwanej podniecenia też mamy poprzyklejane wiele, wiesz, zdarzeń, historii yy, i mo mogą one być dla nas trudne, na przykład komuś może się skojarzyć, o Boże, kobieta mnie dotyka, robi mi się dobrze, jestem lesbijką, nie, Mm -hmm. wiesz okay. i ktoś może wypierać tę część siebie, która wiesz jest nieheteronormatywna i bardzo silnie reagować emocjonalnie więc wiesz tutaj to jest taki bardzo wrażliwy temat i bardzo taki gdzie możemy wiesz zagalopować się w pewnych reakcjach nie? Mm -hmm. więc ja właśnie to jest też cechą ludzi dojrzałych tak? Że y, najpierw uwagę kierują do siebie, a nie zaczynają oskarżać wiesz, wszystkich na zewnątrz, że ty mi to robisz. To przez ciebie się czuję, jak się czuję. Tu jest bardzo duży kawałek do objęcia i do zrozumienia, też jakby z drugiej perspektywy, znaczy właśnie z tej perspektywy, o której my tutaj mówimy. Natomiast jest, jest też druga perspektywa. Bardzo często się zdarza, że mężczyźni przekraczają kobiety, bodyworkerki, masażystki w różny sposób. Jest to temat do objęcia. Myślę, że tutaj tego nie będziemy, nie będę się tutaj jakby zagłębiał w ten temat, jakby wykorzystywania. I próby manipulacji mężczyzn, kobietami, które zajmują się zawodowo masażem lub szeroko pojętym bodyworkingiem. Natomiast to wywołuje właśnie taką sytuację, że jesteśmy, że idziemy w skrajność. Czyli właśnie ta skrajność polega na tym, że my mówimy o przekroczeniach, że jest z że jest tym ściekłość, złość, lęk, prawda? I to powoduje, tą nadmierną ostrożność z kolei, nie. Jakby to jest ta druga strona, że my zaczynamy przesadzać w, w uważności, zaczynamy przesadzać w trzymaniu granic, zaczynamy być przeostrożni, idziemy w drugą stronę i to wywołuje, że nawet no nie wiem, że my się boimy, że nawet na masażu klasycznym może dojść do takiego. Przecież na masażu klasycznym również może dojść do takiej sytuacji, o której ty opowiadasz. Nie musi tak. to być masaż, nie wiem, erotyczny, już nie mówiąc o masażu tantrycznym yy, 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 czy masażu lomilomi, -lomi, ale przestrzeń na, na coś takiego uważam, że może być wszędzie, pod warunkiem, że są zachowane granice, ale tak. też przede wszystkim edukacja. Edukacja osób, które pracują z ciałem w jakikolwiek sposób, czy to masaż klasyczny, czy to nawet fizjoterapia, edukacja tej świadomości, rozmowy na temat granic, rozmowy na temat obecności, rozmowy i uświadomienia sobie, że też są takie potrzeby i te potrzeby są ludzkie, daje szerszy ogląd i też daje taką możliwość no, nie chcę nazywać to panowaniem nad sytuacją, ale trzymaniem w rękach sytuacji i, z, i głębszym zrozumieniem tego tematu. Prawda? Mhm. Wiesz, no, nie tylko jest... przez prowadzących, ale też przez odbierających tak. sesję. Odbierających i prowadzących, wiesz, bo to, wiesz, my tym przeniesieniem ulegamy na co dzień. My nawet nie jesteśmy tego świadomi. Wiesz, jesteśmy, żyjemy w społeczeństwie i to jest bardzo powszechne zjawisko, ale jeżeli wyrobimy sobie też taki nawyk, wiesz, tego zwracania się do wewnątrz, ja nie mówię, o, wiesz, tak jak wcześniej o tych przekroczeniach, że to jest nas ewidentnie przekracza, łamie nasze granice, mhm. ale jeżeli jest to, wiesz, nie wiem, tak jak powiedziałeś, zbitek słów, czy dotek, czy to na przykład, że mi się robi dobrze podczas sesji, że po prostu z tym pobyć chwilę. Mm, tak. Po prostu pobyć. To to tak pobyć jak z tym dzieckiem, które, wiesz, jest z rodzicem. Jeżeli rodzic jest dojrzały, to on jest z tymi emocjami dziecka. Mm. Nie? Jest z nim, jest przy nim, pozwala temu dziecku, ty, dziecku tych emocji doświadczyć, a nie, wiesz, odrzuca, obwinia, krzyczy. Tylko po prostu jest. Tak samo ta część nasza dorosła, którą każdy z nas tam gdzieś ma też w sobie, albo dopiero ją też wzmacnia, buduje, to, to właśnie od tego jest ta nasza dorosła część, żeby po prostu jestem z tym, jestem z tym, co czuję, jestem z tym, co się we mnie dzieje. Właściwie to, co się zadziało, nie? A nie od razu wiesz, że od razu wyskakuje, Boże, bo ty mi to robisz, nie? To jest Mówić. piękne porównanie. To my mamy w sobie tego rodzica na wewnątrz tak. siebie, konstrukt e, człowieczeństwa według Hawajczyków, to że mamy Mów. wewnętrzne dziecko w sobie, tak. że mamy wewnętrznego rodzica. Jeśli oni są ze sobą zgodni, czyli każdy z nich e, e, wykonuje swoją rolę i daje sobie przestrzeń na to, żeby tą rolę odgrywać w życiu, to wtedy jest połączenie z aumakua. Czyli z tą Właśnie. wyższą jaźnią, z Bogiem, I, 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 i to połączenie tych trzech jaźni daje szczęście, po prostu radość Właśnie. w życiu i zgodę tak. ze sobą, przede wszystkim ze sobą, Ze sobą. I w nieranieniu innych ludzi, nie? bo w momencie, kiedy na przykład stosujemy przeniesienie nieświadomie na kogoś i robimy to w sposób no, agresywny, to często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my możemy ranić innych ludzi, którzy są niewinni. Prawda? Że my swoją złością, swoim, nie wiem, swoją ekspresją, e, swoją nadmierną reakcją emocjonalną możemy ranić innych ludzi. Właśnie tak, Piotr. Wiesz, i to jest pięknie, to się zazębia, co powiedziałeś, bo. Wiesz, no, w psychologii, w terapii, też się mówi właśnie o tych częściach. Nie? I to wiesz, to jest ten moment, gdzie wiedza, starożytna wiedza, spotyka się z tą wiedzą psychologiczną, którą mamy teraz. Wiesz, ja bym powiedziała, że w takiej naszej zbiorowej nieświadomości jest taki. Też takie, taka przestrzeń, że wytworzyła się taka przestrzeń, że psychologowie. Zajęli miejsce szamanów, czyli też kachunów, ale to nie znaczy wcale, że, że tej wiedzy nie ma. Ona po prostu gdzieś się zazębia, jest spójna i to jest przepiękne, że, że tak możemy gdzieś widzieć te części wspólne i, i też o nich mówić. No, więc kwestia przeniesień jest um, dosyć e, trudną czasami kwestią taką do objęcia i przyswojenia, zauważenia. I też wiesz, przychodzi mi na myśl jedna historia, jak o tym mówimy, e, i o takim sklejaniu e, i w ogóle nieznanych nam osób, na przykład z naszymi rodzicami albo osób, które mało znamy ze swoimi rodzicami kiedyś przyszła do mnie na sesję kobieta, właściwie dziewczyna bo, znaczy dziewczyna, kobieta, już dorosła ale ona była dosyć młoda wiekiem, wiesz i ja też jakoś, wiesz zadziałałam z takiego poziomu nieświadomego jak, nie wiem, poczułam w taki sposób, żeby się może nią zaopiekować, jakoś tak nie wiem, dać jej taką, takie wiesz, poczucie dużego komfortu, no, bo to była jej pierwsza sesja tantryczna. I ona, wiesz, w pewnym momencie, ja do niej powiedziałam tak, nie powinnam może tego użyć ale użyłam tych słów kochanie, czy ci jest ciepło? I dziewczyna wtedy się zamroziła w ogóle. Mówiła, że to było dla niej straszne, jak ja tak powiedziałam że poczuła się tak, jakby leżała na wiesz była na sesji u swojej mamy po prostu ona mnie wiesz skleiła ze swoją mamą i ja też jakoś tak wiesz dograło się te, te, te nasze w ogóle te warstwy nieświadome ja ją jakoś weszłam w rolę matki wobec niej i zapytam kochanie czy ci jest ciepło i ta sesja była dosyć trudna bo tam wiesz wychodziło dużo zmrożenia i takiego takiego zablokowania wiesz takiego nieuzdrowionego tematu z matką później sobie to przegadałyśmy fajnie, że miała też taką otwartość żeby o tym rozmawiać, bo ja poczułam, że coś jest nie tak, że później po prostu zależało mi na tym, żeby wiesz ten temat um, naświetlić, żeby jednak wyjaśnić i powiem Ci, że ciężko mi było, nie? że wiesz że właśnie ja w ten sposób reagowałam, ona zareagowała ale to, ta sytuacja pokazuje nam jak te właśnie przeniesienia są silne że jest naprawdę je trudno wychwycić, bo nie zawsze, wiesz, nawet jak jesteśmy profesjonalistami, tak, zajmujemy się ciałem, pracujemy, wiesz, terapeutycznie, psychoterapeutycznie, i nagle dochodzi do czegoś takiego, nie? że to że z jednej strony, żeby też się nie czuć winnym, bo że co ja robię, jestem nieprofesjonalna, ale z drugiej strony jestem też człowiekiem, więc takie sytuacje będą się zdarzać no, z jakimś tam większym, większym czy większym poziomem prawdopodobieństwa, nie? No nikt nie jest idealny, to myślę, że myślę, że to jest klucz do zrozumienia innych osób, zrozumienia świata też. Bo my troszeczkę chyba idziemy w takim kierunku takiej robotyzacji życia, czyli takiego stworzenia ideału, i do tego ideału dążymy przez całe życie. Nagle, kiedy okazuje się, że ktoś jest mniej idealny niż my, niż nasze wyobrażenie o innych ludziach, to mamy dysonans. Mamy zgrzyt wewnętrzny. Tak. I, 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 ale nie każdy musi być taki jak my. Nie każdy musi być tak idealny, jak my sobie wy, wy, wy wybraliśmy. To pokazuje też nawet często sytuacje, które się zdarzają nawet na drodze, na ulicy, prawda? Nawet nie dajemy sobie prawa do popełniania małych błędów. Ja nie mówię o dużych błędach, ale mm -hmm. o małych błędach. Nie mówię o kierowcy, pędzących, pędzącym w mieście z prędkością 100 km na godzinę, ale o małych błędach, że ktoś na przykład nie wiem, jadąc powoli, no nie wiem, nie zauważy, Jakiegoś auta i wymusi pierwszeństwo, ale nie wymusi pierwszeństwo, wiesz, powodując wypadek, tylko wymusi pierwszeństwo. Wcześniej nie zakładajmy z góry, że ktoś chce przycwaniakować, że ktoś chce nas przychytrzyć, że ktoś, że ktoś chce być lepszy od nas z góry. Nie. I miejmy, moim zdaniem, większą wyrozumiałość do czyichś błędów i do swoich też błędów. Miejmy naprawdę do siebie większy dystans i pozwólmy sobie na popełnianie błędów. Ja o tym często mówię właśnie, jak prowadzę kursy. To mówię: pozwól sobie na to, żeby wyjść z poziomu, że ja nie umiem. Wtedy będzie ci łatwiej docenić siebie za to, że już coś zrobiłeś więcej niż wcześniej, zanim to robiłeś. Ja? To jest to, co przecież, jak poleciłaś mi. Ten filmik, Wywiad z Olgą Schweiger, która mówi o tym, że właśnie zacznij śpiewać tak, jakbyś chciał śpiewać najgorszym dźwiękiem, jaki, jaki jesteś w stanie z siebie wydobyć. Nie? I wtedy od tego najgorszego tworzy się mistrz. Nie? Bo w momencie, kiedy próbujemy dorównać do jakiegoś wyobrażonego mistrzostwa, zadziwiają się właśnie takie sytuacje, że my mamy niezgody na to, że ktoś postępuje tak. Jak my byśmy, inaczej niż jak my byśmy chcieli postąpić. Nie? No, I wtedy stąd też. też się biorą właśnie takie przeniesienia, ocenianie innych ludzi yy, i zawsze poszukiwanie też jednak tego czynnika wywołującego na zewnątrz. Nie? A ten czynnik mm. na zewnątrz, on oczywiście jest zapalnikiem, jest, ale on nie jest powodem. Tego, co się zadziewa w nas. On tylko jest zapalnikiem, że my mamy dostrzec tą sytuację w sobie, i, 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 i trochę się po prostu poobserwować nie? też tego, mhm. tego wijącego się wewnątrz, z pozycji rodzica, dziecka. Nie? Tak. Tak, Piotr, bardzo cenne jest to, co powiedziałeś, i yy, myślę, że tu jest dużo do objęcia. Ale wiesz, nawet jak jeszcze jest taki jeden aspekt, jak nawet to dostrzeżemy, że o kurczę, to jest jednak moje, ja tak mam, może nie jestem tak. idealna, to żeby dać sobie tę przestrzeń na to, że mogę być nieidealna. To jest tak, bardzo uzdrawiające jest. i że też inni ludzie nie są idealni. Wiesz, bo to może wypływać też z takiego poziomu, że wszyscy musimy być idealni. Z takiego poziomu to może wypływać też, że dzieci na przykład swoich rodziców widzą, wiesz, jako ideały, jako, wiesz, wspaniałych, jako wręcz takich, nie wiem, wręcz nadludzkie istoty, ale ci rodzice nie są tacy, nikt z nas taki nie jest, nie? Więc później jak ktoś, wiesz, zrobi w sposób coś nieidealne w cudzysłowie, no to nagle, wiesz, może się odezwać to... To, to, to właśnie to zranione dziecko, które widziało wyidealizowanego rodzica w nieidealnych sytuacjach. Nie. Więc no. jak tutaj. Sobie, więc jak damy sobie takie prawo, że ja mogę być nieidealna. Ktoś inny może mieć nieidealny. Moje bliskie osoby nie są idealne. Tak? Bo ja też nie jestem idealna. Pytanie, czym jestem idealna? Właśnie. Do tego chciałem, to chciałem powiedzieć, bo idea, ideał jest taki, że właśnie jesteśmy nieidealni. No właśnie, żeby to dać jest sobie. Ideał, więcej, moim zdaniem. Tak, natura, elastyczności. Natura, naturalność, naturalność, natura a. człowieka jest taka, a nie inna, a to, co jest wyidealizowane może nazwijmy to tak, jest sztuczne, nie jest naturalne. Nie jest... Zobaczmy na zwierzęta. Tak, one... One są idealne. Naturalne, prawda? Tak. Ale nie są wyidealizowane. Więc wiesz, im więcej tej elastyczności, tym mniej też takiego, takiego skrzywdzenia, że ktoś mnie krzywdzi, bo jest nieidealny, tak. albo zachował tak. się w nieidealny sposób, tak. albo tak. ja coś, wiesz... Pomyślałam, dostrzegłam Boże, czuję te emocje, jestem nie. Mhm. W ogóle coś się ze mną nie tak. Nie, po prostu więcej takiego. Spokoju. Zdarzały mi się takie sytuacje, zwłaszcza na początku, kiedy wiesz, prowadziłem sesje tantryczne, gdzie ja uważam, że masaż tantryczny jest już takim, takim poziomem, gdzie w zasadzie gotowość, przynajmniej świadomość tego, że zadziewać mogą się dość mocne rzeczy dla nas, powinna być takiej osoby. I też zrozumienie pewnych tematów powinno być moim zdaniem większe i głębsze. Że na przykład ktoś, tak to też to, co powiedziałaś o tych słowach, nie? Używałem jakichś tam słów, które zachęcały mhm. tą osobę do pracy, ale te słowa, które, których używałem, były dla niej nieadekwatne, bo kojarzyły się z czymś przemocowym. Mhm. I wiesz, tak. i po prostu potem następowały oskarżenia, że zrobiłeś to, ty jako terapeuta nie powinieneś tego, nie powinieneś tamtego, tu mi wiało, to było za ciepło, to było za zimno, nie zrobiłeś tego i się po prostu zaczyna tworzyć historia po prostu błędów, które przerzucamy na kogoś i przenosimy. To jest straszne, nie róbmy sobie tego. Możemy sobie oczywiście powiedzieć, zasygnalizować w spokoju, w takim. Bez emocji i powiedzieć, że e, jak ty to mówiłeś, na przykład w taki sposób, to, wy, to, to zadziewało się we mnie to i tamto, prawda? To no. we mnie się zadziewało to i tamto. To we mnie wywoływało to takie i takie reakcje. A nie, nie rób tak. Nie postępuj tak. Ty, jako terapeuta, powinieneś wiedzieć, nie? Nikt nie jest tak. alfą i omegą. Oczywiście, że my mamy jakieś doświadczenie w pracy. Iluś tych klientów czy tak zwanych pacjentów mamy już opraktykowanych, ale nie jesteśmy alfą i omegą. Nie, prostu, Piotr, nie, nie jesteśmy po prostu nie I każdy, jesteśmy w stanie kto być. Na takie sesje czy na warsztaty też yy, weźcie to pod uwagę. Weźcie tak. to pod uwagę, że po prostu no, nikt nie jest idealny i dajmy sobie prawo do tego, żeby być nieidealnym. Za tym ktoś może to zrobić w najlepszy możliwy sposób, a ktoś innym uzna, że to jest do bani. Tak, w dokładnie. ogóle co to w ogóle jest? No? Tak. Więc, Więc jak ktoś oczekuje od nas czystości. bycia idealnym, w cudzysłowie, wyidealizowanym, to, yy, to lepiej yy, niech nie przychodzi do nas na warsztaty <laughs> I na kursy. Takie jest moje <laughs> zdanie. Po co sobie, po co, po co tracić czas? Po co, po co nie wiem, udowadniać coś komuś lub sobie coś? Nie ma to żadnego sensu. Jeśli ktoś jest otwarty na wiedzę i na to, co my robimy i w jaki sposób to robimy, to oczywiście zapraszamy na nasze kursy, na nasze warsztaty, które prowadzimy tutaj z Anną wspólnie, na sesje indywidualne do Anny, kobiety, które. To Piotr. Chce... Z seksualnością, a wolą żeńską energię mężczyzn, którzy są świadomi swojej seksualności, nie nadużywają kobiet i którzy chcą poznać naprawdę profesjonalny i e, e, no taki z prawdziwego zdarzenia tantryczny dotyk, a nie jakieś wyobrażenie na ten temat. To też, to też oczywiście polecam sesję Anny. A ja oczywiście polecam sesję Piotra i warsztaty, które prowadzi. No, to jest cudowne miejsce i przestrzeń do transformacji. Bądźcie uważni na siebie, zwróćcie uwagę na to, co się w Was zadziewa, co, z czym Wam się kojarzy sytuacja, która się działa na zewnątrz i starajcie się nie stosować przeniesień, bo możecie tymi przeniesieniami i projekcjami komuś zrobić krzywdę. Gdybyście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, to oczywiście zapraszamy na stronę internetową piotrblu.pl i wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod tym filmikiem i co i do następnego życzymy wam pięknych doświadczeń życiowych i do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia, a mówili do was Anna Anastazja i Piotr Blu. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Pa.